Jak widzicie, wysłali nam test ze szpitala dla Zosi i trzeba było go zrobić w niedzielę, najlepiej o 7 rano, po prostu, no tak, ona wam tak nam powiedziała właśnie ze szpitala. I pisze, jak to zrobić, albo do gardełka włożyć, albo po prostu potrzeć do noska, aż po prostu będzie opór, wtedy potrzeć 20 sekund i włożyć go do takiej specjalnej właśnie ampułki, która jest po prostu zabezpieczona. Są to naklejki, które trzeba będzie później nakleić na karton, ale w tej ampułce jest specjalny płyn, do którego trzeba ten patyczek włożyć i łamać go na odpowiednią długość, tak żeby się po prostu złamało. No tutaj mamy ten patyczek. Tak. I tutaj zaraz będzie pokazane nam, że to jest ten karton, do którego właśnie trzeba włożyć, wysłać i te naklejki, które wcześniej były, po prostu nakleić. Tutaj Zrobione. mamy już test Widzicie? W zrobiony. środku Właśnie to jest jest taki patyczek. specjalny, w środku jest płyn Okej. i owijamy w taką, Już po teście. nie wiem, jakby Do noska chusteczkę i po włożyliśmy. prostu wysyłamy. No witajcie, kochani. Jak słyszycie, to mi chodzi po prostu, rosół się gotuje, piekarnik mi chodzi, są kurczaki wstawione w woreczkach i synek mnie woła. Okej, jak widzieliście rano, robiłam krótki urywek tego, że Zosia miała robione testy, które już zostały dane do skrzynki. I dzisiaj około 16 po prostu przyjedzie listonosz i je po prostu zabierze. Tak. No i dzisiaj właśnie dałam też chyba. Zobaczę, albo dam, albo nie dam. Myślę, dzisiaj w jakiej luźnej będzie vlog. Zobaczymy i zastanawiam, bo dawałam ostatnio msze, kazania. Ze względu, że one są ładne i tak myślę, że tak myślałam, żeby one poszły, wiecie, że komuś pomogą, tak jak może kiedyś mi też pomogły, nie pomagają, ale myślę, że właśnie i tak myślę, żeby je, zastanawiam się właśnie, czy je dalej puszczać, czy nie, zobaczymy. Tak, i co jeszcze? No dzisiaj mamy niedzielę. Jutro jest poniedziałek i zaczynam się jutro pomału zobaczyć, co tam spakować. Poprasuję swoje rzeczy, żeby być przygotowanym już. I albo jutro, albo we wtorek się jeszcze spakujemy do szpitala. Tak. Co jeszcze? No, zaraz wstawiam makaron, do rosołu. I co? No do zobaczenia później. Okay, tutaj jest nasza marchewka do obiadu. Ja ją wezmę jeszcze, zrobię taką, jak to się nazywa? Nie panierkę, zasmażkę. Wezmę do tej marchewki tę zasmażkę i ona będzie do obiadu. Tutaj będą ziemniaki, takie młode nawet, bo one są małe. Małe ziemniaczki są. I zaraz będziemy gotować. Rosół paruje, ale rosół nam się tutaj gotuje. I zaraz wstawiam makaron. No, witam Was w ostatnim wejściu. I tak. Dzisiaj mój mąż był na zakupach po południu, bo już jest, jak widzicie, ciemno, więc już jest wieczór. Tak. I taki malutki haul Wam zrobię, może z tego? Z tego, co kupił. Ups. Okej, okay. Więc śledzie Lisnera kupił chyba już tak na święta bardziej, wiecie, żeby to po prostu już tak no na święta, nie? Danio, kupił Danio. Do tego Danio to mam taką małą historię, ale to później. Rybka. Rybka, maklera, to jasne. Okej.
Makrele mamy za sobą. Przynajmniej jej słowniczki. I oczywiście małe kalendarze. Małe kalendarze czekoladowe. Ja nie byłam, może tak, okej. Ja nie byłam przygotowana na to w ogóle, żeby nagrywać vlogi i dlatego takie małe kalendarze tylko, a po drugie, ja nie wiem, gdzie tutaj czy trzeba zamówić. Jaki koszt, na pewno takie lepsze to też kosztują i wiecie, myślę, że oni się też cieszą właśnie też z tego, wiadomo, że jak już będziemy w Polsce, będę przygotowana bardziej, dzień, parę, nie wiem, miesiąc wcześniej to się trzeba będzie coś kupić, coś pomyśleć, coś zaangażować i wiecie, to na pewno będzie lepsze. Nie, za rok będą na pewno lepsze. Natomiast teraz takie na szybko mamy takie małe kalendarze cukierki. Nie wiem, ile to wytrwa. Nie wiem, ile to wytrwa. Mam nadzieję, że trochę. Jakiś czas. No mam nadzieję, że do jakiegoś do końca miesiąca, ale wątpię. Znając dzieci, to mi się wydaje, że chyba to szybciej pójdzie, niż mi się wydaje. Okej. Aha, i tak o. Co do, pamiętam, dania. Mówiłam, prosiłam mojego męża, żeby jak będzie w Polaku, to żeby kupił mi dania. Dlatego, że kojarzy mi się, wiecie, co kiedyś u nas była bieda. Kojarzy mi się, jak mama kiedyś kupiła kajzerkę, taką bułkę. I do tego właśnie było danio. Ja byłam po prostu, mi to tak smakowało, bo wiecie, jak była bieda, to nie kupowało się, a mama jakieś kupiła kubusia. Kurczę, to cała czwórka, ja z bratem, rodzice, żeśmy się nim podzielili. No to jest tak, no, ale. I co? Czwórkę żeśmy wypili. I te danie, jak mama kiedyś kupiła, to wow, po prostu. I tą bułkę kajzerkę, tak żeśmy się jadło, nie? I ja mówię, kurczę, takie dobre. I kiedyś po prostu zapomniałam, kiedyś miałam bułkę, miałam te danie, miałam jedno danie, nie? I tak sobie myślałam, a zjem sobie jeszcze. Było tak, to było po śniadaniu i tak jeszcze zaraz po Stasie trzeba było wyjść, tak obiadu, tak wiecie, nie robię rano, tylko przygotowuję na przykład, jak idę przed Stasiem, nie? I po Stasiu, jak przychodzimy ze szkoły, robię obiad. Ale i co? I to mi tak smakowało, ja tak sobie przypomniałam sobie, jak kiedyś tak siedziałam w pokoju, i tak sobie to jadłam. I tak mi to jakoś utkwiło w głowie. I tak w ogóle, wiecie co, by to naprawdę, jak to było kiedyś, wszystko się doceniało. Teraz, wiecie, wszystko jest pod dostatkiem, nie? Ale kiedyś, jak była taka naprawdę bidula, to kurczę, zwykłe chipsy, takie małe paczuszki były, zwykłe chipsy. Matko, jak człowiek się cieszył. No. Nie mówię teraz też się dzieci cieszą, jak coś dostaną, tylko że teraz to mają, to po prostu, tego jest dużo, wiecie, o co chodzi, nie? Okej. Jeszcze kupił takie buraczki, ale które poszły już do obiadu. Buraczki takie, no, ale one poszły już trochę poszły do obiadu. Więc kupujemy też trochę na święta, bo wiecie, lepiej po trochu coś kupić, niż później wszystko na hura, nie? I ten. No. Także tyle chyba. W Polaku ciasto mamy zamówione. Na święta ryby mamy zamówioną karpia. No, także to. Także to tyle. Zosi testy są już zrobione. Trochę tego tam jest. Dużo tego. Wszystko prawie. No. Także nic. Dziękuję wam, za przedłużając już, bo wy też macie na pewno coś do roboty, a jak nie, no to chcecie też coś innego obejrzeć, ale dziękuję wam za poświęcony wasz czas, za to, że obejrzeliście i co, pozdrawiam was i uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Thank you.
Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, zacznę może od tego, co pewnie bardzo dobrze znacie, mianowicie takie różne telefony, które gdzieś tam wydzwaniają do nas z tajemniczych numerów. Kilka dni temu odbieram taki telefon, nie znam numeru, no i pani bardzo sympatycznym głosem przedstawiła się z imienia i nazwiska, oczywiście jak tutaj kultura wymaga, no i informuje, że dzwoni w ramach jakiegoś wojewódzkiego programu na rzecz czystego powietrza, program Czysty Powiat i tak dalej, ponieważ kilka powiatów zostało wylosowanych do wysokich dopłat na tak zwaną fotowoltaikę. Znacie to, prawda? Chyba nieraz takie telefony odbieraliście. No ale zanim pani zaczęła rozwijać się w opowiadaniu o fantastycznych korzyściach z udziału w tym programie, przerywam i pytam, przepraszam, skoro w pani zapowiedzi padły słowa województwo, powiaty i tak dalej, to którego powiatu dotyczy pani oferta? I pani mówi do mnie tak: powiatu wyszkowskiego. No to mówię, w takim razie oferta nie jest dla mnie. Pani nie daje za wygraną i mówi do mnie: to gdzie pan mieszka? Mówię: proszę pani, to moja słodka tajemnica. I myślę, że pani już sobie odpuści, nie? Ale pani chwilę gdzieś tam chyba poszukała w komputerze, jaką odpowiedź gotową tutaj można zaaplikować. No i mówi w pewnym momencie tak, zaczyna nadawać jak automat: właśnie sprawdziłam. I system mi podpowiada, że pana miejsce zamieszkania kwalifikuje się do naszego programu. Zaraz. To nie wie pani, gdzie ja mieszkam, a nagle system magicznie odkrywa, że jednak się mogę załapać. No to jest ciekawe. Życzę miłego dnia. Kończymy naszą rozmowę. Proszę już do mnie nie dzwonić. Wiadomo, o co chodzi, nie? Zwykłe naciąganie. Nie wiadomo, kto w ogóle za tym stoi i po co. Ale dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, właśnie to miejsce zamieszkania, czas, w którym żyjemy, może nam się wydawać, że to jest w ogóle tak jakieś nierealistyczne dla wszystkich jakichś tam bożych spraw. A zobaczcie, jak dzisiaj święty Łukasz precyzyjnie lokalizuje w czasie i w przestrzeni działania świętego Jana Chrzciciela. I możemy się zastanawiać, tylko po co? No może dla historyka ten przekaz może być bardzo czytelny i bardzo wiele wyjaśniający, prawda? Poncjusz Piłat, namiestnik Judei, Herod tetrarchą Galilei i tak dalej, i tak dalej. My jeszcze możemy pewne rzeczy sobie kojarzyć, bo każdy z nas przynajmniej wie, że był taki cesarz rzymski, Tyberiusz. Ale kto wie, kiedy on panował w Rzymie? No jakbym was zapytał, znacie datę jego panowania? Ja nie byłem może najmocniejszy też z historii, ale pewnie i tak bym tego nie pamiętał. Natomiast coś tam na pewno słyszeliśmy o Herodzie i Galilei, bo o tym nam Ewangelii opowiadają. O Piłacie, no nie mamy żadnych wątpliwości, przecież to on skazał Jezusa na śmierć.
ale już jak tak słuchamy sobie o Filipie rządzącym Itureą, jakie fajne słowo, trachonitydą, to już nam się robi tak jakoś, jakieś mroczki przed oczami zaczynają występować, albo Lizaniarz jako tetrarcha Apileny, to nam niewiele mówi. Tylko przysto zbędne wydawać by się mogło takie dane, Łukasz odsuwa nam jedną bardzo ważną myśl, kapitalną. My często mówimy, historia kołem się toczy, prawda? Co mamy na myśli? Mamy na myśli pewne jakieś powroty do sytuacji, które już się wydarzyły, pewne historie się powtarzają, ale przede wszystkim mamy też na myśli to, że jak to koło zaczyna się toczyć, koło historii, to nie da się go zatrzymać. My nie mamy na to żadnego wpływu. Czas biegnie. Czy nam się to podoba, czy nie? No właściwie to nam się bardzo nie podoba, prawda? No jeszcze jak się chodziło do szkoły, pamiętam, jak byłem uczniem, niezależnie od tego, w której klasie, to o, żeby to szybciej, już do tej ostatniej lekcji jakoś dotrwać. No ale później, jak zaczęło tych lat przybywać, to już nie, Panie Boże, zatrzymaj trochę to koło, niech ono tak nie przyspiesza. Też się nie da. Ani przyspieszyć, ani spowolnić. Ale właśnie o to w historię, której się zatrzymać nie da, tych niewielkich nawet państewek, których my sobie nawet nie możemy zlokalizować, wyobrazić, wkracza w pewnym momencie Pan Bóg ze swoim słowem i nagle te wszystkie dane geograficzne, jakieś podziały władzy, jakiś zakres, nad którym ktoś tam panuje, zupełnie tracą znaczenie, bo zaczyna się zupełnie inna historia. My ją nazywamy historią zbawienia. I to jest rzecz bardzo ważna. Ona toczy się bardzo często jakby na peryferiach wielkich wydarzeń historii powszechnej, ale często też znajdzie się w samym ich centrum. Tutaj w Ewangelii widzimy, że ta historia zbawienia zaczyna się rozgrywać gdzie? Na pustyni. Miejsce, gdzie właściwie nic nie powinno się dziać. Czyli w takiej ciszy i w takim oddaleniu od zwiełku wielkich wydarzeń politycznych, historycznych, że jedynym głosem dającym się usłyszeć jest głos niosący Słowo Boże. Takie miejsce Pan Bóg wybiera. I myślę, że to nie jest przypadek, że akurat w Adwencie pochylamy się nad Ewangelią, która pokazuje nam świętego Jana Chrzciciela i pokazuje nam pustynię. I to jest jeszcze bardzo ciekawe, że historia zbawienia to jest też no, taka historia, w której jest miejsce dla ciebie. Kimkolwiek jesteś. Bo może tak być, że nie napiszą o tobie w podręcznikach historii. Nie będą się o tobie uczyć kolejne jakieś pokolenia na lekcjach historii, ale historia zbawienia jest najważniejszą historią w twoim życiu. I to taką historią, w którą Pan Bóg sam się angażuje i co więcej oferuje udział w niej. No i dla Niego rzeczywiście każde miejsce i każdy czas jest objęty tym szczególnym programem. Tyle, że Pan Bóg nie dzwoni do nas i nie naciąga. On w takiej całkowitej wolności oczekuje naszej odpowiedzi. To znaczy nie odbiera nam wolności. Mówi nam, chcę wkroczyć w Twoje życie i sprawić, że ono stanie się historią zbawienia. Pod jednym warunkiem, że chcesz. Nadajesz się. Kwalifikujesz się. Niezależnie od tego, kim jesteś, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, dla ciebie jest miejsce w historii zbawienia. Jej początkiem jest taki punkt styczności Pana Boga, który żyje w wieczności. A co to jest wieczność? To jest ciągłe teraz. Tam czas nie opływa. Tam historia nie toczy się kołem. I teraz to wieczne teraz Pana Boga styka się z Twoim wczoraj, dziś i jutro. To znaczy to, co wczoraj potrzebuje oczyszczenia, Pan Bóg oczyści. To, gdzie dzisiaj Twoja teraźniejszość potrzebuje Jego obecności, na Twoje zaproszenie On w nią wkroczy. A jeżeli chodzi o Twoją przyszłość, to sprawa jest oczywista. Ta historia kończy się szczęśliwym finałem, czyli zbawieniem, niebem. Taka jest Jego propozycja.
Ale to wcale nie znaczy, że trzeba się znieczulić na wydarzenia, które toczą się wokół nas i zacząć jakoś tak bujać w obłokach. Nie. To znaczy, kiedy chcemy przeżywać naszą historię zbawienia, czyli tak spleść to nasze codzienne życie z obecnością Pana Boga, to trzeba po prostu uczyć się w tym codziennym wirze dostrzegać Jego obecność. To może być czasami trudne, ale zobaczcie na taki bardzo prosty przykład, który nam podsuwa dzisiaj Pismo Święte. Pierwsze czytanie, Księga Barucha i też Psalm. On jest kapitalny. Warto sobie zajrzeć do niego jeszcze raz dzisiaj po mszy świętej, żeby tak zobaczyć, jakby wczuć się, co ten autor psalmu chciał wyrazić, jakie uczucia w nim były, które on przedstawia Panu Bogu. Kiedy prorok Baruch i też psalmista, autor dzisiejszego psalmu 126, pisali te swoje słowa, oni wiedzieli, że Izraelici już się znaleźli za takim bardzo ważnym dziejowym zakrętem. Dlaczego? Bo skończyła się niewola w Babilonie. I dlatego psalmista pisze takie słowa, że gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. No to przecież to były ich marzenia. My chcemy wreszcie wyjść z tej niewoli, wrócić na Syjon, gdzie stoi nasza świątynia, odbudować ją po czasach zniszczenia. Jeszcze jakby chciał psalmista powiedzieć, uszczypnij mnie, bo ja nie wiem, czy ja śnię. Tak przeżywa ogromną radość. Prorok Baruch też o tym mówi, żeby Izraelici ubrali się w szaty wesela, żeby zaczęli się cieszyć. Dlaczego? Autorzy biblijni każą spojrzeć z głęboką wiarą na to, co wydarzyło się w historii narodu wybranego. Historia powszechna nam powie tak, rzeczywiście, upadło państwo babilońskie i Izraelici z niewoli z Babilonu mogli sobie wrócić do swojej ziemi świętej. To był rok 538 przed narodzeniem Chrystusa. Ale autor natchniony w Piśmie Świętym powie, słuchajcie, to nie tak, to nie do końca. Tu nie chodzi o upadek wielkiego mocarstwa, nie chodzi o jakieś wielkie wojny, nie chodzi o to, że rodzą się jedne imperia na gruzach imperiów, które poupadały, ale to Pan Bóg wkroczył w historię. To On tak wszystko poprowadził, tak tym wszystkim zakręcił, że odzyskaliście wreszcie wolność. Możecie wracać do swojego kraju, do swojej świątyni. On pokierował dziejami w taki sposób, że Izraelici mają powód do śpiewania, że Bóg uczynił nam wielkie rzeczy. I teraz właśnie Adwent po to został nam dany. Żebyśmy uczyli się dostrzegania tego, co Pan Bóg może zdziałać i co działa tak naprawdę nawet pośród tych naszych codziennych zajęć. Często mówimy o takim szarym dniu powszednim. On wcale nie jest szary. Jak spojrzysz na każdy dzień, na te wszystkie twoje obowiązki, które wypełniasz, właśnie w ten sposób, gdzie w tym wszystkim obecny jest Pan Bóg, to On nabierze kolorów. Będzie zupełnie inny. I teraz czas Adwentu został nam dany, żeby zostawić trochę na uboczu ten zamęt, który wsiewają w nas media. Zobaczcie, no ile by nie było różnych telewizji, każda ciągnie w swoją stronę, każda ma swoją narrację, my się z nią zgadzamy lub nie zgadzamy, gdzie zaczynamy się oburzać, że w ogóle gdzieś tam pojawia się kłamstwo, gdzieś tam manipulacja i tak dalej, i tak dalej. Może to jest też czas, żeby odciąć się na chwilę, albo chociaż trochę przystopować, ograniczyć te wszystkie YouTube, Facebooki, Twittery i tak dalej, i tak dalej i stworzyć sobie więcej takiej przestrzeni na pustynię, żeby się wyciszyć, żeby tak dodatkowo nie dokładać sobie jeszcze sytuacji, które będą w nas rozwijały stres, które będą nas gniewały, budziły jakieś takie uczucia, które nas samych bardzo ranią, kiedy jesteśmy w złości, no to wcale to nie jest przyjemne. I w tej ciszy Pan Bóg będzie miał bardzo wiele do powiedzenia.
jest ten czas Adwentu? Mamy już drugą niedzielę Adwentu, zaczyna się drugi tydzień. Do Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu zostało. Muszę sobie zafundować właśnie taką mini pustynię w mieście, żeby troszeczkę się wyciszyć, troszeczkę się odciąć i tak próbować pytać każdego dnia: Panie Boże, co Ty dzisiaj masz mi do powiedzenia? Nie chciałbym za bardzo przeciągać, ale chciałbym na koniec podzielić się z Wami takim bardzo cennym wydarzeniem, które miało miejsce w naszej parafii tydzień temu, w poprzednią sobotę. Mianowicie my zapraszaliśmy do udziału w takich rekolekcjach adwentowych. One trwały tylko jeden dzień, ale były bardzo intensywne. Jednym z punktów programu tych rekolekcji były spotkania w grupach. To było niesamowite. Podzieliliśmy się wszyscy uczestnicy, nie było nas dużo, na cztery grupy. Ludzie w różnym wieku, różnych zawodów i tak dalej, z różnych miejsc, też nie tylko z Pińska. No i tam na tych spotkaniach w grupach chcieliśmy trochę zagłębić się w Ewangelie, które towarzyszą nam w czasie Adwentu, a później postawić sobie pytanie, jakie możemy podjąć postanowienia na Adwent. Wypisałem ich sobie później na podsumowaniu tej pracy w grupach. Było ich 17. Teraz sobie spisałem, przyniosłem tutaj ze sobą 12 z tych 17 postanowień. Jak jesteście ciekawi, to mogę Wam przeczytać. Co postanowili, jakie propozycje uczestnicy tych rekolekcji. Więc propozycja numer 1. Więcej ciszy, żeby mieć czas na słuchanie Boga. Druga. Wyciszyć się, również chodzi o te emocje, żeby wnosić pokój, zwłaszcza wśród domowników. Żeby do domu nie przynosić rozgranych emocji. Trzecie. Pozwolić Bogu przemawiać do serca, to znaczy więcej lektury Pisma Świętego. Czwarte. Pokonać strach za pomocą aktów strzelistych, to znaczy reagować modlitwą na każdą sytuację. Czegoś się wystraszyłem, coś mnie przeraziło, coś mnie rozgniewało. Panie Boże, dopomóż. To jest akt strzelisty. Taki SMS do nieba, nie? Taka krótka wiadomość. Później kolejne, piąte postanowienie. Szukać dobrych wzorów w ludziach, którzy przeżyli nawrócenie. Szóste. Żyć w obecności Ducha Świętego. To znaczy, to co mówię, robię, musi być natchnione. Poprzedzać ważne czynności modlitwą do Ducha Świętego. Siódme. Nie wystawiać nikogo na próbę swoimi wypowiedziami, nie szukać okazji do sporów. Ósme. Szukać, poznawać Boga, zwalczyć obojętność na Jego naukę. Dziewiąte. Trudności traktować jako próby wiary. Z Bogiem pokonam problemy. Dziesiąte. Mieć odwagę zaufać, że to, co się dzieje, ma sens. Dać sobie czas na przeżywanie trudów i trwanie w radościach w przekonaniu, że to Bóg kieruje tym wszystkim. Jedenaste. Uczyć się pokory, bo z niej rodzi się łaska Boża. I dwunaste. W radości oczekiwać na Jezusa Króla, być gotowym na udział w Jego triumfie. Może coś z tego Wam się przyda.